Międzybrodzie Bialskie. Film pierwszy. Jesteśmy na kampingu Monia w Międzybrodziu Bialskim. Ja w ogóle pierwszy raz nagrywam dźwięk do filmu Narrację, więc przepraszam, jeżeli coś będzie z zewnątrz wychodzić, jeżeli się przejęzyczę. To jest pierwszy dzień pobytu, więc jak widzicie, nie ma za dużego ruchu. Ale już dzień później, niestety albo stety, dosyć dużo ludzi tu przyjechało. Także tak, mój minionek właśnie wylądował właśnie w Międzybrodziu Bialskim, o właśnie przejęzyczenie. Bardzo fajny camping, polecam serdecznie. W tej chwili wybieram się w stronę już jeziora Bialskiego. Pogoda była no, przyjemna dosyć, chyba tak jak dzisiaj jest, może troszkę chłodniej. Tego około nie, 24 stopni chyba było. Ale ładnie słoneczko świeci, jak widać. Ten czas, tak jak mówię, nie było ludzi. Ludzie zaczęli się zjeżdżać dzień później. Znaczy, no długi weekend mamy, więc się zaczęli zjeżdżać. Tutaj ten budynek to jest przystań Wopru. W tej chwili, jak widzimy, łódek nie ma, wopruskich motorówek. Pierwszy dzień to miałem tylko taki, że ja sobie pochodziłem po prostu po okolicy, bo tam wiadomo, jak to pierwszy dzień, nie chce się nigdzie chodzić bardzo. Chociaż ten film nie. Film, tak. Ten dzień nie odbył się bez niespodzianek. Tutaj właśnie jest owa niespodzianka. Właściwie za chwilę nadjedzie. No, przejazd lokalny OSP. Tutaj zaraz jest remiza. Tak, za chwileczkę zobaczycie, wyjeżdża kolejny wóz, więc podejrzewam, że coś gorszego się działo. Jechał wóz też na sygnale w tym samym kierunku z jakiejś innej OSP, no. Pewnie jakiś pożar albo coś takiego. No a tu jest dalej mój spacer po okolicy. Tak tędy można dojść tam do głównej drogi, do kościoła. Jezioro jest w ogóle bardzo pięknie położone. Troszkę mi przypomina, szczerze mówiąc, Czorsztyn. Jezioro Czorsztyn-Niedzica. Takie samo ułożenie wśród gór jest pięknie, na pewno. Także warto przyjechać, zwłaszcza jak jest ciepło.
No jest tu też co robić, bo szlaków jest dosyć sporo. Ja na początku tak naprawdę myślałem, że tu tylko będzie ta zapora, wiecie, tam jakieś tam jezioro i tyle, ale jest tutaj szlaki, no i oczywiście góra Żarnia, wiadomo. A jest to są tu szlaki, które zresztą będą pokazane chyba w kolejnym filmiku. Znaczy jeden szlak będzie pokazany na razie w kolejnym filmiku. Ja w ogóle, tak jak mówię, improwizuję troszkę, bez żadnego scenariusza. Może następny filmik będzie ze scenariuszem już. No cóż, bo też może niezbyt umiem narrację mówić. No, Tomasz Knapik ze mnie nie jest, także. Kaczuszki sobie pływają, gdzieś tu też łabądek był. I zanurzamy się, ale nie pływałem. To tylko kamera się zanurzyła. Tak postanowiłem zrobić podwodne zdjęcia. Właściwie się kończy już pierwszy dzień mojego pobytu tutaj. Do auta i nynu. Znaczy spanie. Tu obok jest camping rodzinny, naprzeciwko właściwie campingu tego, który jestem. Tam się imprezy odbywały. Jest i mój minionek. Nieźle się prezentuje. I to jest drugi dzień pobytu już. Wejście na górę Żarm. Właściwie tak pół trasy, no, może nie pół, no, ale powiedzmy, że pół pokonałem rowerem. Część prowadząc rower, bo już było tak ciężko, że nie dałem rady. A tu już wchodzę piechotą. Rowerem wjechałem tylko i wyłącznie do dolnej stacji kolejki. A że nie chciało mi się na kolejkę czekać, no to z buta idę po prostu na górę. Tutaj sobie paralotniarze latają. To już jest bodajże chyba końcówka przejścia. Tak, chyba tak. To jest trasa narciarska też, jak widzicie, ruch dosyć spory. Ale i tak dosyć przyjemnie się szło, znaczy ciężko, ale przyjemnie.
Sorry w ogóle, że kamera mi się tak trzęsie, ale niestety, ale zrąsi. Nagrywałem, ponieważ zapomniałem sobie swojego Steadicama. I tu paralotniarz znowu, jeden, drugi. No i jesteśmy już teraz na górze Żar. Tutaj jest widok na elektrownię Jaworzno. Takie, czy nie wiem, czy widać takie kominy. Tychy też widać, podobno w dobrej... Wydać, tak. No. Tychy też nie chcę wydać, tylko widać. I podobno gdzieś w dobrej pogodzie widać nawet Katowice. A tu już mamy sam zbiornik. Elektrownia Porębka Żar. Druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce. Pierwszym jest Żarnowiec. I jedyna w kraju elektrownia podziemna, mieszcząca się w Międzybrodziu Bialskim, w obrębie kaskady rzeki Soły. Pierwszy zespół zamontowano tutaj w 1979 roku. No i właściwie tyle. A przynajmniej tak Wikipedia twierdzi, bo tak z Wikipedii wyczytałem. No ciocia Wikipedia jest niezawodna. Tutaj mamy z kolei stację Meteo. I pamiątki sobie można kupić, bo klasyk stoi, Mercedesik ładny. A teraz tutaj sobie schodzę do jakiegoś krzyża, tam nie wiem co to za krzyż jest, ale schodzę sobie do krzyża i figurki Matki Boskiej. Tutaj są po drodze jakieś kopczyki, nie wiem z kamieni, nie wiem co to one oznaczają w ogóle, może ktoś wie inny. Jeżeli ktoś wie, to w komentarzach niech najwyżej napisze coś o tym. Tak, schodzę dosyć pomału, no ale tutaj schody są takie dosyć szerokie, czy długie, nie szerokie, nie długie. To jest właśnie ta kapliczka i krzyż troszkę wyżej. A tutaj sobie poziomki rosną. To z boku nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. Zaglądałem, ale nie wiem. Co to tam w środku jest. No właśnie tutaj jakieś drzwi, zamknięcie, nie wiem. Myślałem, że to grill, ale nie. Tak, to już jest droga powrotna. Już zszedłem z góry Żar i wracam na camping. Oczywiście nie poszedłem od razu na camping. Tu postanowiłem stópki zmoczyć sobie. Woda nawet ciepła, przyjemna była dosyć. I zwodować kamerę. Tak jest. I tu w tym miejscu mi telefon spadł do wody. Na szczęście przeżył. Reżyserem byłem ja, Sebastian Jawor. A film był nagrywany w Międzybrodziu Bialskim, województwie śląskim, powiat żywiecki, gmina Czernichów. O, tu mi się kamera wywróciła. Zapomniał ja wyłączyć jej. I elektrownia oczywiście szczytowo-pompowa w Porębce Żar. Czy tam gdzie byłem. No i znowu wodujemy kamerę. Czytał Sebastian Jawor. Nie Tomasz Knapik,
ani żaden tam Jan Czernielewski, a nie, tym bardziej nie Krystyna Czubówna.